środkowy pomocnik, a Saganowski we dwójkę z Rasiakiem w ataku. Łobodziński. Ładnie tam wywalczył, trzymał się przy piłce Łobodziński na pole karne. Okazja! A jeszcze jest szansa! Jeszcze wciąż jest szansa! Może jest! 2-1! Jacek Krzynówek! No to jest 3-4 minuty polskiej reprezentacji. W pocie, w znoju można powiedzieć, w niesłychanej temperaturze Polacy są w stanie zdobyć bramkę, mam nadzieję, dającą zwycięstwo w tym meczu. Ważne, jakże ważne momenty dla polskiego zespołu. Po grze można powiedzieć, że ciężko było się spodziewać, że w dwóch sytuacjach tak naprawdę strzelimy dwa gole. To jest ważne, że tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, nieważne jakim, czasami można zapomnieć o tym, że się gra słabo. Ważne, żeby zdobywać gole, punkty i wygrać spotkanie. Powtórka całej akcji, proszę. Najpierw tutaj ma okazję Saganowski, potem Rasiak. Mówię cały czas, mamy okazję i nadbiega Krzynówek, pakując piłkę obok Walijewa, bezradnego. Brawo, Jacek. To naprawdę była trudna sytuacja. Widzimy, ilu zawodników w świetle bramki tak naprawdę przeszkadza. Ważne wtedy na siłę. Przypomina mi się mecz w Cardiff, oczywiście, to nie ten rywal. Walijczycy prowadzili, potem mieliśmy w drugiej połowie trzy kapitalne akcje indywidualne.